Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo. Tym razem chciałbym poruszyć temat prawa przyciągania i dlaczego konkretnie uważam, że prawo przyciągania jest czymś niemalże uwłaczającym dla potęgi ludzkiego potencjału z perspektywy większości źródeł, które mówią o prawie przyciągania. No i dlaczego to prawo przyciągania w związku z tym bardzo często nie działa bądź też zawodzi. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do meritum tego odcinka, chciałbym Cię prosić o subskrybowanie tego kanału. Oczywiście pod warunkiem, że to co robię w jakimś stopniu Ci się podoba i zaspokaja Twoje potrzeby. Jeżeli chcesz się dobrze zrelaksować, zapraszam Cię do aplikacji Medity, do której to link znajdziesz pod tym filmem. A jeżeli chcesz znaleźć co nieco więcej na temat treningu oddechowego, zapraszam Ciebie na stronę treningoddechowy.pl. No dobrze, w takim razie przechodząc do meritum tego odcinka. Prawo przyciągania. Dlaczego prawo przyciągania nie działa? Dlaczego wręcz uważam, że częstokroć nieodpowiednie skonstruowanie mapy rzeczywistości odnośnie prawa przyciągania powoduje, że prawo przyciągania przestaje działać? Otóż, jeżeli chodzi o samo sformułowanie, jako hipnoterapeuta często powtarzam Tobie na łamach wielu filmików i materiałów, które przygotowuję, że myślimy za pomocą obrazów. Teraz, jeżeli ja myślę o prawie przyciągania, jaki obraz tworzy się w Twojej głowie? Zazwyczaj no, taki obraz, jaki przedstawiany jest w wielu źródłach, a mianowicie siadam, myślę o czymś i to coś samo do mnie przychodzi. W tym momencie prawo przyciągania jest czymś, co jest bardzo kuszące, no bo przecież nie wymaga Twojego wysiłku, tak? Zauważ, wiele źródeł podaje. Oto medytacja, która sprawi, że staniesz się magnesem na pieniądze. Oto medytacja, która spowoduje, że przyciągniesz swojego partnera, tak? Być może przy użyciu wędki byłoby to bardziej realne i odnoszące się do prawidłowej, do prawdziwej rzeczywistości. Natomiast jeżeli chodzi o prawo przyciągania, tutaj tego rodzaju wizerunek, który kreowany jest na łamach wielu źródeł, przede wszystkim jest to coś, co uwłacza Twojej twórczej inteligencji, Twojemu twórczemu potencjałowi, skoro zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo. Resztę dopowiesz sobie sam. Zauważ, nie chcę wchodzić na pewne grunty na łamach tego kanału. No i teraz pięć rzeczy, które wiążą się i są konsekwencją tego obrazu prawa przyciągania, które uniemożliwiają Ci manifestację i tworzenie rzeczywistości, która jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami. A więc pierwsza sprawa. Prawo przyciągania absolutnie nie zadziała, jeżeli nie zwracasz uwagi na podświadome przekonania, które Ciebie przed tym blokują. Dla przykładu. Chcę przyciągnąć do siebie wymarzonego partnera. Dla przykładu jest kobieta, która chce być kochaną, chce przyciągnąć do siebie partnera, który jest oczywiście inteligentny, duchowy, wrażliwy, zbudowany, z sześciopakiem na brzuchu i jeszcze do tego najlepiej by było zarabiającym dobre pieniądze i tak, żeby mnie tak kochał, że będzie nosić mnie na rękach. Przepraszam, drogie panie, oczywiście przekoloryzowuję z pewnych względów, natomiast tutaj automatycznie, jeżeli ja staram się myśleć w ten sposób, że uruchomię prawo przyciągania i taki facet do mnie przyjdzie, automatycznie pojawia się strach związany z tym, który w Twoją stronę skieruje pytanie, czy jesteś aby na pewno odpowiednią osobą, którą ten facet chciałby nosić na rękach i zabierać wszędzie tam, gdzie Ty chcesz, aby Cię zabierał. To jest coś, co automatycznie wynika ze sprzężenia zwrotnego ograniczających Cię przekonań. To samo będzie odnośnie pieniędzy. Chcę przyciągnąć do siebie miliony. Pytanie, czy jesteś osobą, która z tymi milionami sobie w ogóle poradzi, tak? Czy aby na pewno nie będzie tak, że w momencie, kiedy masz te miliony, ego uderzy Ci do głowy w ten sposób, że po prostu Twoje życie legnie w gruzach, tak? To jest niesłychanie ważna kwestia. Teraz, gdy mówimy o powiedzmy podświadomości, zauważ, że tam mamy bardzo często obce ciała, obce przekonania, rzeczy, które są
generalnie wdrukowanymi programami, które działają w naszej podświadomości. Pamiętaj, że w podświadomości odbywa się 95% procesów myślowych i podświadomość zawsze góruje nad świadomością. W związku z tym warto byłoby znaleźć te przekonania. Za każdym razem, kiedy myślisz o realizacji jakiegoś celu, uwaga, myślisz o manifestacji, myślisz o stworzeniu, nie przyciągnięciu, myślisz o stworzeniu danego wariantu rzeczywistości i w takich sytuacjach, uwaga, najlepszym sposobem łamania przekonań jest przede wszystkim masowe działanie, czyli działanie, które idzie na przekór temu, co sądzisz i uważasz na swój własny temat. Jeżeli jesteś kobietą czy mężczyzną, który chce przyciągnąć kobietę czy mężczyznę swoich marzeń, stań się taką kobietą czy mężczyzną, o której marzy większość kobiet czy mężczyzn. Tak? Wiąże się to oczywiście z niekomfortową sytuacją, ze zmianą osobistą, z pokonywaniem swojego ego, które będzie ci podpowiadało, daj spokój, przecież dobrze jest tak, jak jest. Nie, jesteś stworzony, stworzona po to, aby tworzyć światło, po to, aby doznać swojej potęgi w tym życiu. W związku z tym przełamywanie tych ograniczających przekonań jest czymś, oczywiście, czym zajmuję się na przykład jako hipnoterapeuta, pomagając ludziom zrobić to w sposób szybki i efektywny. Natomiast możesz to również dobrze zrobić w sposób zaplanowany poprzez zmasowane działania, które przyniosą Tobie równie skuteczną zmianę. Teraz kolejna sprawa. Co przeszkadza Ci? Punkt numer 2. I co powoduje, że prawo przyciągania nie działa? Brak uważności odnośnie informacji, które do Ciebie docierają. Widzisz, zwracamy uwagę na to, aby myć się pod pachami. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zwracamy uwagę na to, żeby dbać o swoją higienę osobistą. Zwracamy uwagę na to, abyśmy dobrze wyglądali. Tak? W momencie, kiedy zauważ, akurat no, ja jestem niedobrym przykładem, niedobrym reprezentatywnym przykładem, ponieważ osoby, które mnie znają, wiedzą, że moja fryzura zależy od tego, jak spałem. Ale powiedzmy, nie wiem, zagniecie nam się marynarka, spódnica, sukienka, fryzura nam się rozczochra, automatycznie się od razu poprawiamy. A co z Twoim mindsetem? W momencie, kiedy Twój mindset się rozjeżdża, w momencie, kiedy docierają do Ciebie negatywne informacje, czy tutaj się korygujemy, w momencie, kiedy docierają do Ciebie informacje negatywne ze strony osoby, z którą rozmawiasz, która na przykład zaczyna plotkować na temat innych osób, co jest zdecydowanie niekonstruktywne dla tej osoby, jak i dla Ciebie, jako biernego narzekacza, biernego obgadywacza, nawet jeżeli po prostu nic nie mówisz, tak? Czy informacje, które do Ciebie docierają, budują Cię, czy Cię niszczą? Czy informacje, które do Ciebie docierają, wzmacniają Cię w kwestii dążenia do danego celu, realizacji rzeczywistości, czy też Cię od tej rzeczywistości oddalają? Zauważ, że 90% myśli na co dzień my najzwyczajniej w świecie powtarzamy. W związku z tym tworzymy siebie na co dzień, tylko niestety problem polega na tym, że codziennie tworzymy swoją starą wersję siebie. Jeżeli chcesz zacząć tworzyć nową wersję siebie, informacje, czy te źródła, z których czerpiesz informacje, powinniśmy wymieniać. W związku z tym powinniśmy dbać o to, jakiej jakości informacje do nas docierają. Jakie myśli podlewamy. Zauważ uważność. To, co trenujemy bardzo często na szkoleniach uważności, medytacji, mindfulness i flow i oddechu, to uważność w kwestii podlewania czy zasilania myśli, które mogą Cię osłabić albo wzmocnić, mogą Cię zbudować albo zniszczyć. To jest kluczowa rzecz. Jakie informacje, jakie myśli wybierasz? Bo to jest kwestia wyboru. Pamiętaj, brak wyboru to też wybór. To jest bardzo ważna rzecz. Teraz kolejna kwestia. Punkt numer 3. Uwaga, uwaga. Tutaj mówimy przede wszystkim o lingwistyce. Lingwistyka. W jaki sposób posługujemy się językiem? Widzisz, można by znaleźć bardzo, ale to bardzo stare zapiski w pewnych, uważam, bardzo mądrych naukach, które mają już tysiące lat, że każde słowo, każda myśl, każda intencja to jest energia duszy, która jest zainwestowana w tworzenie czegoś. Pytanie, czy ta energia tworzy coś negatywnego, czy coś pozytywnego? Znowu, wracam do tego, co często powtarzam jako hipnoterapeuta. Pamiętaj, że myślimy za pomocą obrazów. Czy obrazy za pomocą słów, których używasz, są pozytywne, wzmacniające, zachęcające, inspirujące, determinujące, czy takie, które powodują, że no niestety, wszystko spełza na niczym. Dam Ci przykład.
bardzo często powtarzamy, tak? Ja chcę albo ja chciałbym na przykład stworzyć własną firmę. Teraz, uwaga, często do tego jeszcze dokładamy sobie, ja muszę, wypadałoby, dobrze by było, żebym stworzył swoją firmę. Co te słowa sugerują? Po pierwsze, że jest jakaś wewnętrzna, zewnętrzna siła, która cię do tego pcha, ponieważ są oczekiwania, żebyś założył hello, załóż firmę, bo nie będzie dobrze. Kolejna sprawa, co oznacza chcę, chciałbym, versus stwierdzenie, ja założę swoją firmę. Nawet jeżeli stwierdzenie dalsze jest prędzej czy później, dobrze było prędzej, ja założę swoją firmę i zrobię wszystko, co będzie niezbędne, ażeby to zrobić. Tak? To jest coś, co cię determinuje, co stwarza zupełnie inny obraz. To samo na przykład słowa typu spróbuję. Tak? Ja spróbuję założyć firmę w przyszłym roku. Ja założę firmę w przyszłym roku bez względu na to, z czym się to będzie wiązało. Stań się bezwzględny wobec swoich postanowień. Bezwzględny, oczywiście nie wobec ludzi, ponieważ twoje plany nie powinny krzywdzić innych ludzi, ani wchodzić w ich życie w sposób negatywny, ale jeżeli ty jesteś bezwzględny wobec swoich słabości, negatywnych przekonań, wzorców myślowych czy źródeł informacji, to jest coś bardzo, ale to bardzo, bardzo dobrego. I tutaj zauważ, znowu, jest to kwestia uważności, tego jakim językiem się posługujemy. Każdy język, każde słowo ma swoją wibrację, która może zawierać strach, na przykład w odniesieniu do tego muszę, chcę, dlaczego muszę, no bo jak tego nie zrobię, to coś tam, versus zrobię to bez względu na wszystko, ponieważ jest taka moja wola, ponieważ ja jestem twórcą w swoim życiu i rzeczywistość, którą chcę stworzyć jest taka, taka i taka, niezależnie od tego, z czym się to będzie wiązało. Mam nadzieję, że to ma coraz większy sens w twojej głowie. Tutaj nie mówimy o prawie przyciągania, tak? Ja chcę przyciągnąć do siebie partnera albo milion dolarów, tak? Może się zdarzyć, że przyciągnę na tyle, że mnie potrąci ciężarówka konwojująca pieniądze albo spadnie na mnie mój partner. Zauważ, że tutaj w momencie, kiedy chcemy posługiwać się sprawczością, najpierw wyczerp wszystkie warianty z rzeczywistości 1%, czyli tej rzeczywistości, w której żyjemy, aby później ewentualnie dać sobie możliwość manifestacji, czy wkroczenia tego elementu, którym nazwałbym dopiero czynnikiem poza logicznym, kiedy to zrobiłeś, zrobiłaś absolutnie wszystko, aby ten cel osiągnąć. W związku z tym te wszystkie elementy, o których powiedziałem, są tymi elementami, które należy spełnić na poziomie umysłu. Czy, znowu, czy twoja dusza zainwestowana w słowa, intencje, emocje tworzy czy niszczy? To jest niesłychanie ważne. Bardzo często, jeszcze dodatkowo, w momencie, kiedy mówimy o prawie przyciągania, które wyłącza władczość na zewnątrz, to jest coś, co stanowi dosyć niekorzystne połączenie. No dobrze, teraz kolejny czynnik. Otoczenie, w jakim się znajdujesz. No i tutaj wiadomo, ktoś powie, że to jest takie bezlitosne, natomiast wiele osób, którzy osiągają ponadprzeciętne rezultaty, powtarzają takie zdanie. Pokaż mi, albo jesteś wypadkową 5 najbliższych otaczających ciebie osób w kwestii wszystkich sfer życiowych. Zdrowia, związków, pieniędzy, relacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to dosyć bezlitosne, natomiast zauważ, że tutaj po prostu my przejmujemy te wibracje. I tutaj nie chodzi o ocenianie, czy taka wibracja jest lepsza, czy gorsza, czy wyższa jest lepsza, czy niższa jest lepsza. Nie, tu chodzi o twój czynnik twórczy. Jeżeli chcesz zrealizować coś, co jest dla ciebie ważne, jesteś gotowy zrobić wszystko, żeby to osiągnąć. W związku z tym odsuwasz się od osób, albo tworzysz dystans z osobami, które ciebie osłabiają, które wierzą w coś zupełnie innego, które chciałyby ściągnąć cię w dół w sposób podświadomy, nie oceniając tego absolutnie w żaden sposób. Mam nadzieję, że znasz już mnie na tyle, że wiesz, że będąc terapeutą, nie dane mi jest oceniać pewne rzeczy. Albo pewne rzeczy się opłaca robić, albo się nie opłaca, albo są korzystne, albo są niekorzystne. Tyle w temacie. Teraz, czy te osoby mają odpowiednie przekonania, czy te osoby chcą twojego sukcesu, bo to jest bardzo ważne. Zauważ, często w rodzinie nawet jest tak, że jest, nie wiem, rodzeństwo, gdzie jedno z rodzeństwa teoretycznie chciałoby, żeby druga osoba odniosła sukces, ale za każdym razem, kiedy drugie z rodzeństwa osiąga sukces, to pierwsze czuje się źle,
i automatycznie zadziewa się coś bardzo negatywnego, tak? Zauważ, że to się dzieje w rodzinach, co dopiero na przestrzeni sąsiadów, czy znajomych, czy nawet przyjaciół, czy bliskich sobie osób, które po prostu często wyzwalają bardzo negatywne wibracje. W związku z tym, czy osoby chcą Twojego sukcesu, czy trzymają za Ciebie kciuki, czy zrobią wszystko, żeby Ci pomóc w tym, tak? Kolejna sprawa, czy osoby mają odpowiednie przekonania i kolejna sprawa, czy osiągnęły rezultaty, które Ty chcesz osiągnąć. Wiem, brzmi brutalnie. Natomiast nie chodzi tutaj o brutalność, chodzi o to, że Ty jesteś twórcą. Jeżeli chcesz stworzyć rzeczywistość, znowu, nie zamanifestować, ale stworzyć rzeczywistość, bo jesteś twórcą swojego życia, nie przyciągnąć, ale stworzyć, to automatycznie warto zwrócić na pewne uwarunkowania, które po prostu Ci to ułatwią, tak? Które Ci po prostu to ułatwią. Kolejne pojęcie. Uwaga. Bardzo często jest tak, że wydaje nam się, że w momencie, kiedy coś chcemy przyciągnąć, to to rozwiąże nasz problem. Na przykład, gdybym tak wygrał na loterii, bardzo często. Zauważ teraz, co się dzieje. W momencie, kiedy wygrywasz na loterii i nie jesteś osobą, która dobrze radzi sobie z pieniędzmi, automatycznie pojawi się u Ciebie strach i wstyd związany z tym, że Ty tych pieniędzy nie zarobiłeś, tak? Nie wiem, wyobraź sobie, że kupujesz sobie luksusowy samochód, jedziesz na jakiś tam rajd, ktoś Ci się pyta, czym Ty się zajmujesz. No w zasadzie to niczym, na co dzień leżę w łóżku do góry brzuchem, a teraz udało mi się wygrać na loterii, w związku z tym jestem na tym wyścigu. No często, bardzo często będziemy mieli problem z tym, aby się do tego przyznać, ponieważ pojawi się wstyd, pojawi się jakby poczucie niezasługiwania. Dam Ci przykład. Wyobraź sobie, że rodzice zorganizowali przyjęcie urodzinowe dziecka, które uwielbia grać w piłkę nożną. Załóżmy, dziecko miało 7 lat, no i co się dzieje? Przychodzą osoby zaproszone, dzieci inne i zaczynają grać w piłkę. No i to dziecko teraz zaczyna strzelać gole. Strzeliło jednego gola, drugiego gola, trzeciego gola. Są jego urodziny i on strzela te gole i strzelił 10 goli. Wygrał mecz i czuje się fantastycznie. Aż do pewnego momentu, kiedy wieczorem tego samego dnia idzie do kuchni, żeby powiedzieć rodzicom dobranoc i słyszy, jak jego rodzice mówią, że cóż, bardzo dobrze, że strzelał tyle goli, ale mają nadzieję, że nie dowie się, że to była kwestia układu pomiędzy nimi a dziećmi, które przyszły. W tym momencie czar pryska. Automatycznie pojawia się wstyd, poczucie niezasługiwania i cała fala negatywnych odczuć. Dokładnie to samo można by powiedzieć na przykład ze związkiem, tak? Zauważ, chcesz przyciągnąć osobę, nie wiem, faceta idealnego, sześciopak na brzuchu, wielkie bary, wielkie bicepsy, chociaż może to być nieistotne, ale przekaloryzowuje, zarabia pieniądze, jest niezależny, jest szarmancki, jest romantyczny, nosi cię na rękach, jest silny, inteligentny, mądry, wrażliwy, lubi zwierzęta, kocha dzieci i tak dalej. Pytanie, czy jesteś osobą, która jest idealnym partnerem dla tej osoby? Jeżeli nawet uda Ci się, że jesteście ze sobą, automatycznie uruchomi to w Tobie potężny strach, obawę przed tym, że stracisz tę osobę. No i co się stanie? Ten związek automatycznie się rozpadnie. Po prostu, ponieważ jesteś osobą, która na poziomie podświadomym nie czuje, że zasługuje na to, tak? Dokładnie to samo, nie wiem, w sporcie, tak? Chcę zostać mistrzem świata, chcę do siebie przyciągnąć tu mistrza świata w boksie, przyciągnąć mogę mocny strzał, który mnie mocno otrzeźwi, tak? Zauważ, sport jest takim adekwatnym polem, gdzie jest to stosowne, chociaż wielu sportowców, zauważ, później w karierze ma problem z tym, no bo w sporcie dążą do tego, żeby pracować, poszerzać swoje umiejętności, zdolności, kompetencje, rozwijać swoje cechy motoryczne. Ale tu kiedyś byłem na takim szkoleniu, gdzie właśnie mówiono o sportowcach, którzy zarabiają duże pieniądze, a później te pieniądze po prostu tracą. Jest to realny problem w niektórych ligach sportowych, ponieważ no, nie postępują dokładnie tak samo jak w sporcie, czyli chcą założyć biznes, ale nie kształcą swoich zdolności sprzedażowych, marketingowych, przywódczych itd., itd. Także tutaj sport jest takim otrzeźwiającym często płaszczyzną, gdzie no, ciężko do siebie przyciągnąć tytuł mistrza świata. Tak? Poczucie, jeszcze raz, poczucie niezasługiwania.
to jest to ryzyko, które wiązałoby się z tym, że prawo przyciągania działałoby jak działało, tak? Jeżeli bym ja chciał sobie zwizualizować i przyciągnął, automatycznie może to się wiązać z potężnym bólem w przyszłości, ponieważ nawet jeżeli mam te pieniądze, to boję się je stracić. Nawet jeżeli mam wymarzonego partnera, to boję się go stracić i w tym momencie życie zamienia się w pasmo jednego wielkiego cierpienia. Taka rzeczywistość, szczególnie na tle i w odniesieniu do Twojego przewspaniałego potencjału, który w sobie masz, potencjału twórcy i kreatora swojego życia. Dlatego mówię o tym, że w tym momencie warto byłoby odsunąć swoje poglądy związane z prawem przyciągania. No i ostatnia rzecz. Law of attraction, tak? Bardzo często się pojawia. W tym attraction jest słowo action. Prawo przyciągania czy prawo tworzenia. Oczywiście, że prawo tworzenia, jesteś twórcą, tak? Mówi się często, że jeżeli nie kupisz losu na loterii, to nie wygrasz. To nawet nie chodzi o kupienie losu na loterii, albo kupienie tego losu wiąże się z zrobieniem wszystkiego, co niezbędne, aby stworzyć taką rzeczywistość, aby stać się osobą, która jest w stanie tworzyć trwałe rezultaty w sposób powtarzalny, w sposób namacalny. Zauważ, że umiejętnością milionerów, którzy doszli do swojego bogactwa od zera, jest to, że niezależnie od tego, ile razy oni by stracili te pieniądze, oni za każdym razem je odzyskają. Wielkością w odniesieniu do zdrowia wielu osób, które zajmuje się zdrowiem, jest to, że w momencie, kiedy oni nawet stracą zdrowie w wyniku wypadku, to zdrowie prawdopodobnie często odzyskają. Powiedzmy, tutaj stań się osobą, która tworzy tego rodzaju rzeczywistość w sposób domyślny, gdzie rzeczywistość jest pochodną ciebie i twojej osoby. W związku z tym zauważ, wektor pracy i zwrot w odniesieniu do wysiłku wiąże się z moją własną osobą. I tutaj tego nie przyciągniesz. Nie przyciągniesz swojej lepszej wersji siebie, tak? Dzisiaj mam 20 kilo nadwagi, żebym tak przyciągnął chudy brzuch, oczywiście przekoloryzowując, tak? Przyciąganie w pewnym momencie, ono może mieć miejsce, ono może mieć sens w momencie, kiedy ja zrobię wszystko, co było konieczne w tej mojej rzeczywistości, w rzeczywistości 1%, w tej ograniczonej fizycznej rzeczywistości, że ja zrobiłem absolutnie wszystko, faktycznie może się zadziać, że ten czynnik pozalogiczny się uaktywnia i tworzy ci odpowiednie szanse i okazje, na które jesteś przygotowany. I tutaj uruchamia się ten czynnik, o którym uważam, nie powinniśmy mówić w sensie prawa przyciągania, ponieważ prawo przyciągania gwałci ciebie jako twórcę, jako kreatora, dokładnie takiego, jakim zostałaś stworzona. Chylę czoła tobie i mam nadzieję, że od tej pory nie będziesz posługiwać się prawem przyciągania albo będziesz się posługiwać zmienionym sensem prawa przyciągania. Ponieważ bardzo często jest tak, i żeby było śmiesznie, oczywiście ja sam wyrastałem na tego typu książkach, tak, odnośnie prawa przyciągania. I uwaga, też tak myślałem, że prawo przyciągania to jest coś niesamowitego. Ale później, w trakcie rozwoju, w trakcie mojej ewolucji, na przykład na drodze hipnoterapeuty, w trakcie procesu pracy z wieloma przewspaniałymi osobami, z którymi miałem zaszczyt, przyjemność pracować przez wiele, wiele lat jako hipnoterapeuta, doszedłem do wniosku, że przede wszystkim to jest nieodpowiednia droga myślenia, nieodpowiednia mapa rzeczywistości, która okrada ciebie z przepotężnego potencjału tworzenia, czy umiejętności tworzenia rzeczywistości, którą chcesz stworzyć. I tutaj od razu, żebyś mnie dobrze zrozumiał, nagrałem ten filmik z szacunku do twojego potencjału. Nagrałem ten materiał, kłaniając się twojej wielkości. I to w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o prawo przyciągania. Mam nadzieję, że zmieniłem nieco twój sposób myślenia i mam nadzieję, że od tej pory będziesz zdecydowanie bardziej proaktywną osobą, która ma świadomość tego, że przyciągają się magnesy.
Oczywiście można było powiedzieć, że w życiu podobieństwa się przyciągają. Jasne, podobieństwa się przyciągają. Natomiast tutaj chodzi o to, że jeżeli ty chcesz być twórcą, tak? Jako twórca musisz wziąć odpowiedzialność za wszystko, a odpowiedzialność oznacza zdolność do odpowiedzi. Zdolność do odpowiedzi oznacza zdolność do tworzenia. W związku z tym to jest właśnie energia twórcza, która pozwoli ci twórczo stworzyć twoją rzeczywistość. Na tym, można by było powiedzieć, polega prawo przyciągania, które polega na umiejętności kreacji. Natomiast samo w sobie prawo przyciągania, zauważ, zbadaj to u siebie, z czym ci się kojarzy i czy aby na pewno nie jest tak, że prawo przyciągania wywołuje u ciebie, uruchamia pewną bezwładność, pewną inercję związaną z wyłączeniem odpowiedzialności na zewnątrz, pewien brak działania, tak? To jest to, w co absolutnie nie wierzę i w coś, co polecam ci, tobie przestać wierzyć, ponieważ to uwłacza twojej potędze, w którą ja osobiście bardzo wierzę, której się kłaniam, pozdrawiając ciebie serdecznie z wdzięcznością. Do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć.